Gulden Maniek, serdecznie zapraszam do Mańka na kanał, link w opisie filmu. No i mam też swoją teraz. To mi się podoba. I co tu się takie babole porobiły? Już żeś popsuł. Dobrze jest. A jak ktoś by chciał taką naklejkę, to piszcie komentarz. Dawaj Goblin naklejkę i wylosuję na live kilka takich naklejek na szybę do samochodu dla Was. Witam Was w kolejnym odcinku z budowy kampera na kanale Odkrywca Goblin. Ja mam na imię Dawid. W końcu nie tylko zza ogrodzenia szum i pęd budowy, ale u mnie pod domem też, bo dzisiaj kolejne prace przy kamperze. Co będę robił, to za chwilę Wam powiem. A na początku odcinka oczywiście zapraszam Was do aktywności na kanale. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby przychodziły Wam powiadomienia. Dzięki temu pomagacie mi w rozwoju kanału. I to tyle na początku. Zapraszam Was do oglądania. Odcinek będzie mocno łączony, będzie sporo prac przy kamperze. A na początku odcinka montujemy takie cudo. I zawsze jak mam coś montować, tak jak okna dachowe, czy te boczne, czy właśnie takie gniazdo na prąd, gdzie wycinam dziury w blaszy tego samochodu, w tej pace, no to nie chcę brzydko powiedzieć, ale mam nawalone w gacie. Ogromny stres odczuwam, ale biorę się, bo dzisiaj pogoda dopisuje, także idealna pora na to, żeby coś porobić troszkę na zewnątrz też tego samochodu, bo nie mam żadnej wiaty. Robię te wszystkie prace na zewnątrz. A i jeszcze na początku odcinka, jak są jacyś nowi widzowie, to nie mam jakiegoś doświadczenia, jeżeli chodzi o budowę kampera. Kieruję się ogólnie oglądaniem filmów właśnie na YouTubie, jakieś fora internetowe, rozmowa z Karolem z Mercy Camper Van, innymi chłopakami, którzy taką budowę mają już za sobą. I to chyba tyle. Dobra, nie przedłużam, bierzemy się do roboty. Dobra, jak widać, mam już to wymierzone. Wiercę sobie teraz dziurę, wyżynarka, lecę dookoła. Ciaśniej sobie to obrysowałem. Dlaczego, to Wam zaraz pokażę, bo chcę sobie później to pilnikiem fajnie wszystko objechać dookoła, zamalować i jak najciaśniej włożyć tą puszkę, żeby nie było jakichś tam przestrzeni. Ale to wszystko na spokojnie za chwilę sobie też zobaczycie. Zobaczymy, czy mi się to uda tak zrobić. Dobra. Gotowe. Teraz pilniczek dookoła. Zaraz zobaczymy, czy jest na ciasno. No. W tym momencie mi to jeszcze nie wejdzie, ale to dobrze, bo tak chciałem. I teraz sobie fajnie w niektórych miejscach widzę, że tam mi troszkę mam jakąś gapę, ale nie jest aż taki duży problem, jak jest tylko troszkę. Wyrównam sobie fajnie pilnikiem, żeby mi to weszło. Nie wiem, czy jest... Nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób zaszkodziło, dlatego i tak sobie tutaj dookoła tego dam trochę silikonu, Sika Flexu, zobaczycie, dookoła tak niedużo, żeby mi to fajnie docisło i mimo wszystko uszczelniło, bo nie jest to jakaś taka droga rzecz, w sensie, że dobrej jakości, tylko chińskie z eBaya po prostu i obawiam się, że ta uszczelka może gdzieś po jakimś czasie utracić te wartości uszczelnienia. Zobaczymy. Tak zrobię i tyle. Dobra, podoba mi się to. Będzie, będzie. Będzie, będzie. Hopie, tyś robotę zrobił, hopie, tyle roboty dzisiaj. O. Hopie. Zrobiłem. A czy jeszcze nie do końca? Dobra, teraz sobie to wyciągnę jeszcze raz. Zabezpieczę fajnie, pomaluję tu dookoła. Tego i tak nie będzie widać i od zewnątrz, i w środku zabezpieczę, bo mimo wszystko uciąłem tą blachę. Zaraz Wam też pokażę czym, bo już nazwy nie pamiętam tego. I tyle. Silikon, cztery śrubki, które są. Później sobie fajnie jeszcze to ustawię,
sprawdzę, czy jest na pewno równo. Delikatnie wiertłem, wywiercę cztery dziurki i śrubka z jednej, z drugiej strony na podkładki. Gdzie ja mam te śruby? To jest też pytanie. Dobra, znajdę i przykręcę i to by było chyba na tyle. I tak jak mówiłem, dam dookoła na pewno silikon. Dobra, malujemy! Zabezpieczę sobie to jeszcze primerem. Przejdź przez tą moją stronę jeszcze. Okay. Do niczego się nie nadajesz. Nie karoluj mi tu. Dobry wieczór. Halo. Nie karoluj do mnie teraz! Czy witaj się ładnie z widzami. Dzień dobry. Dobry wieczór. Wieczór. Sobie, no, bo ciemno. Buongiorno. No. Buongiorno amigos. Tak wygląda robota z goblinem, patrzcie się. Czekaj Bartku, wejdę tam, pokażę co tam majster robi ciekawego, bo bez Karola to... Tu nie robota. No, powiedzmy. Nie no, idziemy równo z koksem. Co tu wymyśliłeś Karol, opowiadaj. No co, 400, ile? 400? Dwa razy po 200. Nie pytam się ile mi płacisz, nie? A 400, ale złotówek czy funtów? Funtów. E hopie. No co, kręcimy 400 W elektrownię, nie? No. Dwa wielkie solary. Pomierzone już wcześniej wszystko, Karol też był u mnie już przed zakupem tego tak. Wszystkiego, wrzucił mi do koszyka do eBay'a i tak kup, tak zrób, ja przyjadę, kupione, zamontuję. Robimy. No. 400 W powinno ci wystarczyć, nie? Akumulatory jakieś dobre. Reszta Victron, więc reszta, sobie poradzi na pewno. Victron, inne rzeczy. No. Zobaczymy jak zamontujemy, jak to wszystko siądzie, ale zaraz wszystko pomierzymy dokładnie. Sporo mierzenia było, ale to tak jak widzicie, to wszystko się tutaj zmieściło. Dopasowane jest po prostu. No, tam przy końcu już było planowane to przy zakupie okien, żeśmy gadali, żeby to zrobić w taki sposób, żeby te solary... Rozmieszczenie. No, jeden z jednej, drugi z drugiej. Zostało przy krawędzi 2 cm, między solarami nam zostało mniej więcej około 3 cm i na tamtej krawędzi też 2 cm. Wykorzystane miejsce prawie w pełni. Masz jeszcze czas, masz jeszcze miejsce tam na puszkę, tutaj w tym miejscu, gdzie kabel się kończy. Tutaj. Tu będzie puszka, tu ewentualnie jakaś antena i dach praktycznie w pełni wykorzystany. On jeszcze będzie cofnięty w tamtą stronę trochę. Ja jeszcze bym chciał tutaj zamontować taki ten, ale to może z drugiej strony taką... Lądowisko na taką tą, jak od tego jest, od rynna, tylko czarną, żeby wodę mi grzało słońce. No. To pod solarem zamontujemy obieg, jakąś pompkę włączymy i... I będzie. Cygańskie LEDy, jest komplet. Cygańskie LEDy. No. Ja się nie mogę doczekać efektu końcowego tego busa. Karol ostatnio przyszedł do mnie i mówi, wiesz, fajnie masz zrobione tą elektrykę, ale reszta to stary, płakać się chce. Jest dobrze zrobione w tym busie. No i teraz solary, także no, coś tam wiesz. Będą, nie ma co. Nie ma źle. Dobra, pamiętajcie, link w opisie filmu. Merci Camper Van, zapraszam. Dzięki. No i to tyle. Masz coś jeszcze, Bartku, do powiedzenia na koniec? Super robota, fantastycznie, podoba mi się. Good job. No. Trochę ciemno. Trochę ciemno, ale pokażę wam jeszcze jak to wygląda za dnia. Także to tyle. A tam przebitki, jak ja lubię z tobą gadać. Mów coś ciekawego. Lubię z tobą gadać, mów coś ciekawego. Czekaj, bo teraz mi się ręce trzęsą. Hop, jak spaw. Spawam silikonem. Jak spaw. No. No dobra, co by tu jeszcze przykleić na ten dach? Dobra, to teraz kładziemy z tej strony. To jak to... Instruktażowo, no co, przede wszystkim wybór solara chyba najważniejszy na samym początku, ile tych voltów i w ogóle. Karol... Prawda jest taka, że złoty środek to ile się zmieści, nie? Ile się zmieści, no, tyle dawać, więcej, nie? Tym lepiej. No. Przy vanach tej wielkości, czy takim jak mój, to tak myślę, że bez okien dachowych to 1000 się zmieści. No ale ty masz w tym momencie też dwa razy 400 V masz na dachu. 400 W. Ale watt. Ale chcesz dołożyć jeszcze sobie. No tak 200 to by była idealna teraz w tym momencie. Dodatkowo, jeszcze dodatkowo dołożyć. Mhm. I dlaczego uważasz, że masz mało? No bo boiler mógłby chodzić troszeczkę dłużej, a
No nie jest źle, ale ja zawsze chcę mieć taki trochę zapas do przodu. Jest tak idealnie teraz, ale ten zapas jednak by się przydał, także... Także takie coś jest wskazane, żeby właśnie być całkowicie niezależnym z przodu. To trochę tak samo jak Odyn. Niby jest dobrze, ale mogło być trochę lepiej, nie? No. Ale to zawsze tak jest z busami, że zawsze chcesz go ulepszać, ja co chwilę coś wprowadzam nowego i tak naprawdę... I jakieś dodatkowe rzeczy, nie? No, żeby się łatwiej w nim żyło. No wiadomo, my nie żyjemy na cały, na pełen etat, nie? Ale chcę, żeby to życie jednak, mimo tego, że chwilę trwa, to jednak żeby było jak najlepiej, nie? No, proste, wiadomo. Ale to życiowe było. No, było, no. To jedziemy. Było mocno życiowe. Jedziemy. Gotowy? Gotowy. Dajesz. Śruby do montażu były zupełnie inne. Pokaż tą jedną tą. To większość osób będzie wiedziało. Pomysł Karola miało być na Nitto skrętki to montowane, ale miał gdzieś też problem przy swoim montażu, w sensie problem. Coś tam ci wyszło, jak nie... No nie było to najlepsze rozwiązanie. Nie było najlepsze jednak. Rozwiązanie. Ja te Nitto skrętki... Dobre, ale jednak to będzie bardziej efektywne. Lepiej dociska i tu jest jeszcze uszczelka w tym założyłem tej uszczelki, jak one się nazywały, lateksowe. Mm. I klej, sika, flex pod to, no nie ma szans, nie przejdzie, nie ma szans, nie przejdzie nie. Woda przez to. Próbowaliśmy gdzieś tam się zapierać we dwójkę o tego solara i nie ma szans, żeby coś z tym zrobić. No, tym bardziej, że jest podklejane. Dokładnie. Odtłuszczone oczywiście na początku, nie? Jest bardzo dużo detali, o których mówi się, w sensie nie mówi się, dlatego że dla większości osób jest coś takie, tak jak dla ciebie, że jest coś takie oczywiste, naturalne, nie? Oczywiste, a dla niektórych ludzi nie jest to wcale takie proste. Ja też wiem po swoim przykładzie, że dużo muszę, wiesz, analizować kilkanaście razy, zanim cokolwiek zrobię, bo nie mam tej takiej wizji tego dokładnej. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, ja się bardzo dużo naoglądałem, to nie jest tak, że ja coś wiem i czy... Uczyłeś się też z YouTube'a i w ogóle. Po prostu po tych wszystkich przeróbkach i też robiłem już... Mało kto to wie, bo nigdy nie mówiłem na swoim kanale, ja już przerabiałem cztery inne kampery, także... Masz jakieś tam doświadczenie i wiesz, jak to wyglądało. Tak. Ale ogółem tak podsumowując wam to, bo teraz jest temat tych solarów. Kręć, no. Mhm. Kręcisz i zaraz będziemy... Tak ogółem, no to przed zakupem w ogóle solarów pierwszą jakąś ingerencję, którą wkładacie w dach jest na pewno są okna dachowe i przy tym trzeba sobie w środku rozplanować, gdzie chcecie te okna. U mnie jedno jest w sypialni i jedno okno w miejscu, gdzie będzie tak jakby prysznic, to było jakimś tak, takim ważnym, no, tak. Wentylacja, ważnym. Prysznica. Wentylacja, prysznica, otwieracie okno. Kuchnia i prysznic dwa w jednym. Kuchnia, nie? I prysznic, no. I to było jakieś takie rozmieszczenie, no i według tego się kierujecie na samym początku. Przy zakupie solarów wiadomo pomiar, jeżeli chodzi o rozmiar solarów, bo to jest ważne. Tak jak widzicie tutaj u mnie wszystko wyszło no tak no dopasowane na, dopasowane na styk. Nie? No. Nie produkują dłuższych solarów tak naprawdę. Jeżeli są dłuższe, to są szersze, a dwa szersze by się nie zmieściły. Dlatego nie ta ma, długość no. jest optymalna. Bo tutaj miejsce na gniazdo, jeszcze tak jak gadasz na jakieś inne rzeczy i to by było tyle. Ja wam w ogóle wszystko, co kupiłem do tych solarów plus te okna dachowe wrzucę do w opisie filmu linki do zakupu tych rzeczy, które kupiłem, żebyście sobie zobaczyli dokładnie też, jakie rzeczy były dokupowane. Bo to jest, jeżeli chodzi o te zakupy, to było takie zoptymalizowanie ceny do jakości, bo okna dachowe na przykład są oryginalne Fiamy i one nie są drogie, są o wiele droższe, ale w sumie nie ma są też potrzeby. Tańsze, nie? A z kolei panele mamy Renogi, które są w sumie taką, można powiedzieć, trochę nowością na rynku, bo kiedyś ich nie było, jak ja jeszcze robiłem kampera, to ich nie było. Ale też naprawdę są bardzo solidnie wykonane. I też mówiłeś, że na pewno jest różnica, wiadomo, nie jakoś się wiąże z tym, tak, że... To już jest inna technologia, nie pamiętam jak się nazywa, to są cele, jakieś niemieckie cele, coś takiego. Ale to jest naturalne, że z czasem, przypuśćmy po roku czasu, tak. Masz w tej samej cenie, w której ty kupowałeś lepszą technologię, tak. Bo każdy konkurencja, wiadomo, jest... W taki sposób właśnie działa, nie? No podejrzewam, że za kilka lat będą bezbarwne panele na przykład. To już niedługo. Będą bezbarwne, które będziemy mógł sobie. A dlaczego na przykład te panele, a nie panele... miękkie? Miękkie, no. Bardzo są awaryjne panele miękkie. Bardzo są miękkie i druga sprawa, przytwierdzając panele miękkie, czyli elastyczne tak zwane,
Musi się praktycznie przytwierdzić na całej powierzchni. Najlepiej jest przytwierdzić na całej powierzchni, bo jeżeli nie zrobisz tego, to podmuchy wiatru będą ci wprowadzały je w potężne wibracje i będzie się cały dach trzepotał. Będą się trzepotały, przez co najczęstsze awarie to jest właśnie przez to, że osoby nie przyklejają ich po całości. Po całości, no. Tylko robią na wrogach, gdzie one mają po prostu takie przeznaczone do tego dziurki i w tych miejscach tylko je przyklejają. Czyli różnica pomiędzy tym panelem jest taka, że panel płaski mocno pracuje. Mocno pracuje, mocno po prostu no, trzęsie. Narażony całym. Jest. A tutaj masz aluminiową ramę dookoła i trzyma w ryzach ten cały panel przy porywach, przy warunkach atmosferycznych. Po prostu, nie? No, nie polecam nikomu elastycznych paneli, nikt nie poleca nikomu raczej elastycznych paneli, bo po prostu się no, gdzieś tam zużywają, jest, się pracują za, niestety. No jeżeli chodzi o budowanie kampera, to na pewno to mało jest takich osób, które to polecają, ale wiadomo, jeżeli jest producent, to zawsze są jakieś plusy, tak. Duże tego, nie? Wystarczy jedno przerwanie obiegu i masz połowę mocy solara, na przykład jeżeli się dostanie w połowie, to bez sensu, to lepiej zainwestować w coś takiego. Ono ma jeszcze coś na zasadzie, coś bardzo podobnego, tylko w sumie troszkę inna technologia, ale tak jakby hartowane szkło jest na nim. No. I koszt takich solarów dwóch, bo też o to będziecie, ja wam w koszyku, tak jak powiedziałem, zostawię linki do tego wszystkiego, żebyście sobie mogli zobaczyć, jaki był koszt całego tego montażu, tego wszystkiego, zakupu tych rzeczy, ale wyszło chyba 440 albo 450 funtów, czyli 2,5 tysiące. Ponad 2000 złotych. Z puszką, nie? No, z kablami, z puszką gdzieś 2,5 tysiąca złotych, dwa panele. No i właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie przestrzeni na całym samochodzie, no to masz tutaj te dwa panele, tak jak mówiliśmy, tu masz miejsce na puszkę. Nie, sorry, przepraszam, puszka jest tam, no. Bo akurat idealnie wychodzi nad naszą stacją centralną, gdzie będzie cały po środku auta, no. Z tyłu masz miejsce na ewentualną antenę. No teraz nie myślę, że o antenie, wiadomo, i czasy się zmieniają, ale może będziesz potrzebował jakiegoś, nie wiem, Starlinka, boostera czy coś takiego, żeby sobie zamontować na dachu, to akurat tam masz idealne miejsce, też blisko elektryki, nie? No z przodu nie wiem, co byś tu mógł walnąć, szczerze mówiąc. A co się wymyśli, chłodziarkę na piwo napędzaną wiatrakiem. O. Coś mu na pewno. Dogadaliśmy przed chwilą z Bartkiem, że może za 10 nie? lat będzie coś, no, wiesz, na wiatr. Taka mała turbinka stojąca w ten sposób tutaj, no to by było bajera, nie? No nie idźmy tak do przodu. Na razie z... no, wiesz, musisz na razie to, technologia. No. Musisz brać pod uwagę to, że możesz się coś za chwilę pokazać. Ja myślę, że tak jak gadamy, że planuje się budowę takiego kampera na lata, na 15-20 lat, ale tak naprawdę za 20 lat to te kampery, które teraz w miarę tą technologię doganiają, bo to wszystko jest kupowane z takich dobrych, wiesz, w miarę w dobrej cenie rzeczy, to za te 10 lat to technologicznie te kampery będą tak z tyłu, że już powoli, wiesz. No wiesz, oby nie. Dziadek, nie? Póki słońce będzie świecić, to będziemy mieć prąd. No. Mam nadzieję, nie? Nie, no tak będzie, ale sam jestem ciekaw, co za 10 lat będzie taką, jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że będzie kamper elektryczny, który będzie cały oklejony dookoła solarem, po prostu tym, co ci mówiłem, bezbarwnym, czyli naklejką. Solar w przyszłości to będzie po prostu zwykła naklejka. Sam jestem ciekaw, no zobaczymy. Tylko wiesz, no paradoksalnie Anglia to nie jest najlepsze miejsce na korzystanie z energii solarnej, nie? No na pewno. Ale to się też zmienia, bo ocieplenie klimatu jest, wiesz, na całym świecie tak naprawdę. No tak, ale jednak te chmury to się za bardzo trzymają tej Anglii też. No i dobra, takim akcentem pogodowym kończymy tą wspólną rozmowę z Karolem. Miałem wam jeszcze oprócz gniazda, bo teraz nie wiem, będę montował ten materiał, czy ja wszystko wieczorem nagrałem, ale żadnej tam filozofii nie było. Przykręcone to gniazdo, dookoła poleciał silikon, Sika Flex, no i to chyba byłoby na tyle. Miałem wam w tym odcinku też nagrać jeszcze izolację kampera, którą zrobiłem, będzie chyba widać na kamerze. Ale zrobimy to w następnym odcinku, bo tego materiału mam już około 20 minut, także sobie to podzielimy. W tym odcinku to tyle ode mnie. Piszcie, czy wam się podobało. Podobało się, to zostawić łapę. Nie podobało się, to do dupy goblin piszcie, bo to dla mnie ważne. Zapraszam was również na mój Instagram. Wpadajcie tam, bo tam staram się cały czas rzucać wam materiał. Link do Instagrama znajdziecie w opisie filmu. Do fanpage'a też. Sporo zdjęć, znaleziska, opisy, informacje na bieżąco odnośnie budowy kampera. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, wbijajcie to, bo to pomaga mi w rozwoju kanału. I to tyle ode mnie. Dziękuję wam. Do kolejnego odcinka. Cześć!